Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Siewierz wraca do gry. Poprzedni sezon byliśmy Beniaminkiem w trzeciej lidze. Celem były miejsca 1-6. Udało się, właściwie nie udało się, tylko wypracowaliśmy miejsce 5 w lidze, także bardzo dobre wejście w trzecią ligę. Zespół został wzmocniony. Są zmiany, mamy dziewczyny, znaczy mamy taką trochę kompilację, dlatego że są dziewczyny i młodsze, i takie, które są bardziej doświadczone. Zespół w stosunku do zeszłego roku jest przebudowany. Zostało parę zawodniczek, została jedna rozgrywająca, zostały osoby na przyjęciu, także nie jest to do końca, że całkowicie jest nowy zespół. W drużynie pozostały Kostrzewa, Hoksa, Sowa Weronika, Wróbel i Szlachta. Jedynkę zasiliły atakująca Kuliś, przyjmująca Sowińska, Libero, Murdzek i Turant, środkowe Włoka i Wesołowska oraz rozgrywające Grzybowska i Kucharska. Za nami parę sparingów również z zespołami drugoligowymi, także cementujemy to wszystko i myślę, że na sobotę będziemy gotowi. Obecne zmiany obejmują także organizację ligi. A teraz jesteśmy na etapie takim, że za 2 dni rozpoczynamy ligę. Zreorganizowano troszkę ligę. Liga liczy w tej chwili 12 zespołów, 2 grupy po 6. Poziom jest na pewno wyrównany, bo już mieliśmy przyjemność zagrać parę sparingów. I teraz sytuacja wygląda tak, że 3 pierwsze zespoły po rundzie zasadniczej, po meczach i rewanżach, czyli po 10 spotkaniach grają o mistrzostwo trzeciej ligi, natomiast 3 pozostałe z grupy grają miejsca 7-12. Pierwszy mecz siatkarki rozegrają w sobotę 26 września w Borownie. Zawsze przyda się nam wsparcie. Pierwsze spotkanie u siebie gramy już za tydzień. Myślę, że gdzieś w mediach się ukaże się, o której godzinie będzie to zapowiedziane, także jak najbardziej nam się to bardzo przyda. U progu nowego sezonu trener stawia realne cele i konsekwentnie prowadzi drużynę do ich osiągnięcia. Na ten moment to jest te miejsca 1-3, żeby wejść do walki o wyższe cele. Zobaczymy, jak będzie po rundzie tej podstawowej, bo to jest 10 spotkań, ale na ten moment to są te miejsca 1-3 w naszej grupie. Miejmy zatem nadzieję, że po pierwszej fazie nasz zespół będzie się liczył w walce o medale tych rozgrywek. A już dziś zapraszamy do kibicowania siatkarkom, które swoje mecze rozgrywać będą na hali sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu.